Cześć ziomeczki, dzisiaj zabieramy się za Iron Maiden. Tytuł piosenki Iron Maiden. Jak zagrać? Zabieramy się do roboty. Ten kawałek jest całkiem fajny, prosty do zagrania. Być może trochę to intro może przerażać, co po niektórych, jednak jest na nie dosyć fajny sposób. Samo intro tak brzmi. No tutaj zaczynamy od drugiego progu na strunie trzeciej od dołu. Raz, dwa, trzy. Czyli jest dwa. Zobaczcie, że na pracę piórka. No i tutaj musimy z tego drugiego progu przejść na piąty próg, na strunie drugiej i trzeciej. Ja tu robię po prostu poprzeczkę małym palcem. Tak akurat wygląda ta gitara, ta, która zaczyna utwór. Taby, z których korzystam, zamieszczę na mojej stronce gitarzystaryc.pl, tak żebyście mogli dokładnie obadać, z jakich ja korzystałem. No, bo tutaj ciężko było mi dokładnie przełożyć same dźwięki, sami wiecie, jak to trudno jest pokazać. W każdym razie, no, patent jest taki, że tutaj gram pierwszym palcem, a tu robię poprzeczkę na piątym progu czwartym palcem, więc można powiedzieć, że nie muszę tu przeskakiwać. Tutaj z drugiego na pięć, tylko po prostu wszystko robię tutaj tym palcem, więc jakby mam można powiedzieć, rękę cały czas w jednym miejscu. No później mamy zwroteczkę, zwroteczka, no to byłoby... Bardzo proste, 0-2-2 na strunie piątej, czwartej, trzeciej, 0-2-2. To było ten pierwszy takt. Drugi takt jest 3-5-5 na najgrubszych. W ten sposób, no i takie przejście, końcówka tego, zakończenie tej frazy byłoby 5-5. 5-4. I 5-5. Czyli po prostu na strunie czwartej i trzeciej na piątym progu. Mamy chwyt 5-5. O, tak jak widzicie, 5-5. Później 5-4, czyli i później 5-5 na strunie czwartej i piątej. Później jest taki no, do refrenu należący. Po prostu 3-5-5 na strunie piątej, czwartej, trzeciej. 3-5-5 na czwartej, piątej, czwartej, trzeciej. 3-5-5 na najgrubszych. Później jest 5-7-7 na czwartej, piątej, trzeciej. I na najgrubszych 5-7-7. Później z powrotem lecimy to. I z powrotem później leci zwroteczka. Zwykle motywy są zapytane po 4 razy, czyli właściwie to liczenie do 4, o których wam często mówiłem, jest bardzo ważne. I tak samo tutaj w przypadku tych wszelkich riffów ważne jest liczenie do 4, że po prostu mamy cały riff 4 razy. Drugi refren się kończy tak. Thank you.
sposób. To jest bardzo prosty przebieg. Na strunie 5 A jest po prostu 0, 2, 3. Tak, później na strunie D też 0, 2, 3. Później jeszcze raz 0, 2, 3. I na strunie 3 0, 2, 4. Czyli teraz zagram, jak to mniej więcej brzmi w rozwolnionym tempie. To byłoby tyle z tego przejścia. Później jest fragment, który gra tylko basiczek i my gramy taki motyw jeszcze. I znowu ten fragment, czyli właściwie widzicie, konstrukcja jest całkiem fajna. Później po tym motywie jest jeszcze raz zwrotka, refren i refren się kończy. Takim zapierniczeniem na końcu. W każdym razie się kończy na 5-7-7. Konstrukcja tego utworu jest całkiem prosta. Technicznie on nie jest trudny do zagrania poza tym intrem, który no, może troszeczkę kłopotów przysporzyć. Co do ilości powtórzeń danych motywów, to najlepiej jak sobie sprawdzicie i dojdziecie do tego sami, ponieważ no, trudno, żebym za każdym razem mówił, ile razy to jest powtórzone. Większość rzeczy jest powtarzane po prostu 4 razy. Tak jest standardowo zrobione, że po prostu każdy z tych riffów jest 4 razy powtarzany. Wy po prostu sobie spróbujcie obczaić sami w domciu z tych tabów, które zamieszczam. No i puszczajcie też, wsadzajcie te filmiki na YouTube'a, no zobaczymy, jak to wam wychodzi. Papeteczki!